Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że jest nas tak tutaj dużo. Jestem posłem do Parlamentu Europejskiego z województwa śląskiego, tak więc bardzo serdecznie pozdrawiam mieszkańców Śląska, Zagłębia, ziemi częstochowskiej, Podbeskidzia. Szanowni Państwo, według ostatnich danych Eurostatu województwo śląskie jest najszybciej wyludniającym się regionem Unii Europejskiej. Ta dramatyczna sytuacja jest konsekwencją polityki rządu PO-PSL. Szanowni Państwo, w Parlamencie Europejskim pracuję w Komisji Środowiska, która zajmuje się pakietem klimatycznym, Unią Energetyczną, ochroną zdrowia i ochroną środowiska. W tej komisji moim priorytetem jest praca nad pakietem klimatycznym. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej skierowana jest na dekarbonizację, na odchodzenie od węgla. Jest to bardzo szkodliwa polityka. Dlatego na forum tej komisji bronię polskiego interesu narodowego, polskiej gospodarki. Szanowni Państwo, na forum Parlamentu Europejskiego i Komisji Środowiska wyrażam w naszym imieniu zdecydowany sprzeciw wobec dekarbonizacji, która jest szkodliwa nie tylko dla polskiej, ale i europejskiej gospodarki. Polska gospodarka opiera się na energetyce węglowej. Dla nas odejście od węgla jest nie do zaakceptowania. Zwracam również uwagę na to, że kontynuacja polityki klimatycznej będzie powodowała pogłębianie się recesji w Unii Europejskiej, bowiem największe koncerny światowe wyprowadzają produkcję poza Unię. Tak więc ta nowa religia unijna, ta religia klimatyczna szkodzi nie tylko Polsce, ale szkodzi Unii Europejskiej. Drugą komisją, w której pracuję, jest Komisja do Spraw Kobiet i Równouprawnienia. Jest to komisja, proszę Państwa, bardzo silnie zdominowana przez środowiska lewicowe. Mówią mi, po co tam jesteś? Przecież sama czy w kilka osób niewiele możesz zrobić, ale ja jestem przekonana, że tylko śnięte ryby płyną z prądem. I postanowiłam na forum tej komisji walczyć w obronie rodziny i godności osoby ludzkiej. Podkreślam potrzebę wspierania kobiet w macierzyństwie oraz tradycyjnej rodziny. Rodziny, która jest fundamentem spójnego i silnego społeczeństwa. Szanowne koleżanki i koledzy, współczesna Europa boryka się z wieloma problemami, ale największym jej problemem jest problem wartości. Europa odchodzi od swoich chrześcijańskich wartości. Skutkiem tego jest pogłębiający się kryzys demograficzny, ale i osłabienie instytucji małżeństwa. Dewaluacja znaczenia rodziny, wprowadzanie płci społeczno-kulturowej, uderzenie w rodzinę przejawia się również tym, że wskazywana jest ona, jak i religia i kultura, jako źródło przemocy. Na takie definiowanie przemocy mówię w Parlamencie Europejskim zdecydowane nie. Koleżanki i koledzy, zapewniam Państwa, że w Parlamencie Europejskim my, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, stanowimy silną drużynę, która stoi po stronie interesu państwa polskiego i chrześcijańskich wartości. Szanowni Państwo,
przyszłość ma na imię Polska, ale Polska potrzebuje zdroworozsądkowej Europy. Pozdrawiam serdecznie.